na starych śmieciach, tam gdzie kiedyś mieszkaliśmy. Moi drodzy, jestem tutaj w miejscu, w którym kiedyś mieszkałam. Tutaj na tym parkingu stał nasz dom. W tej linii tutaj równej z tymi domami, tutaj stał nasz dom. Te drzewa tutaj sadził mój dziadek własnoręcznie. I tutaj na tym parkingu był dom. Przed tym dużym drzewem, tutaj przed tym, była pompa. Tam było podwórze. Dalej było podwórze. I za podwórzem był jeszcze jeden domek gospodarczy. Tam była kuchnia, pokój i taka altanka z przodu. I tam dalej cały ten grunsztyk, ta działka do końca, tam za tym blokiem, tam aż do samego lasu na dół, to była nasza działka. Ten dom tutaj był i jest do dnia dzisiejszego. Tutaj mieszkała pani Tobolewska, państwo Tobolewscy mieszkali. No a tutaj mieszkałam ja. A z tej strony nie było żadnych bloków, nie było kompletnie nic. Tutaj, w tym miejscu, był dom stary, jednopiętrowy i myśmy mieszkali od 60 roku, od, no właściwie to od 59, końca 59 roku. Myśmy tutaj mieszkali 2 lata. W tym czasie, po drugiej stronie ulicy tutaj, moi dziadkowie budowali dom razem z moimi rodzicami. Tamtych bloków też nie było. Tutaj były domki jednorodzinne. A dokładnie tutaj, w tym miejscu, nie tam, gdzie jest ten blok, tylko tutaj, gdzie są te drzewa, przed tymi drzewami, tam był też dom. I to był dom, w którym ja się urodziłam, bo ja nie rodziłam się w szpitalu, tylko rodziłam się w domu. I tam był właśnie dom, w którym ja się rodziłam. To była tutaj dzielnica domków jednorodzinnych. No, tutaj mieszkali państwo Tobolewscy, dalej mieszkali, oj, zapomniałam nazwisko, ten różowy dom, to był Szewc, Kulik i tam dalej był i jest dom, w którym mieszkała moja nauczycielka języka rosyjskiego i mój dyrektor szkoły, państwo Kowalscy, potem Spojda. Zaraz wam pokażę. To jest ten państwa Tobolewski. Tutaj był Kulik. A teraz widzę, że tu jest zakład pogrzebowy. A to chyba Brzeziński. Nie wiem jak. O, w tym domu mieszkała na dole moja nauczycielka języka rosyjskiego. Potem się ożeniła za dyrektora szkoły, do której chodziłam. No, tutaj mieszkali, a u góry mieszkali państwo Kowalscy. Tutaj w tym kościele byłam chrzczona i tutaj ślub kościelny brałam. No i tak, kościół, milicja, mleczarnia, zakład karny i wyjazd do miasta. No, idę po starych kątach.
na chodnikach. Teraz są parkingi. Tutaj był kiosk ruchu. Nabrzeże. Tam się idzie nad Wisłę. Idziemy? Czekaj. Ja czekam. Mieli tutaj rozbudować. Zobaczymy, co tutaj wybudowali, rozbudowali na brzeże. Tutaj jest do więzienia. Widzisz, to jest więzienie, mury już. A tam do knajpy. Tam jest most. Jesteśmy u mnie w starym Fordonie nad Wisłą. Tam za drzewami jest Ostromecko. Tam na Wargary chodziłam. Zobaczcie, jakie główki są. Jaka niska woda. Wisła wysycha. A tutaj budują. A tutaj jest moja córka. Najmłodsze. Jest bardzo ciepło dzisiaj, mimo to, że jest takie pochmurne, zachmurzone niebo, ale jest bardzo, bardzo ciepło. Tam siedzi pan i łowi ryby. No i tak to tutaj wygląda. No dobra. Idziemy dalej. Bo mnie strasznie nogi bolą. Ładnie tutaj robią. Fordon.
To jest dzielnica Bydgoszczy. W ogóle Fordum to ma swoją historię, bo jest starszy, miał prawa miejskie o dużo, dużo więcej niż Bydgoszcz. Bydgoszczy nie było, a Fordum już istniał i był już miasteczkiem. A potem w latach 70. przyłączono Fordum do Bydgoszczy i została tylko dzielnica. I miasto Bydgoszcz nie dba o Fordum. Taka jest prawda.